I cześć dzieciaki, wszyscy, którzy oglądają to na YouTubie oczywiście i ci wszyscy, którzy oglądali to live, także witam bardzo serdecznie. My tymczasem będziemy rozpoczynać relację, może taką, może nie relację, a retransmisję Go for SE2 numer 212, Indie kontra Unix, będziemy mieli PvT, będziemy mieli oczywiście Best of 5 na ESL-owych mapach, pierwsza z nich ESL Daybreak, więc już oczywiście sobie załadujemy. No Indie gracz polski, tak więc my wszyscy kibicujemy tutaj jemu i za chwileczkę zobaczymy tutaj, jak ta gra nam się rozwinie. Jak na razie pierwszą mapą, tak jak powiedziałem, jest Daybreak. Indie w prawym górnym rogu jako niebieski Protoss, jego przeciwnik na godzinie lewej dolnej to Unix, czerwony Terran. Indie ostatnimi czasy naprawdę bardzo dużo koksuje, że tak powiem. Jeśli nie zapomnę, to wkleję też link do jego Twitcha, ponieważ też dużo streamuje. On zresztą mieszka w swoim takim jakby własnym prohausie albo coś w tym stylu. Indie, no na pewno tutaj coraz lepiej mu idzie, muszę przyznać. Unix w tym momencie w lewym dolnym rogu, czerwony Terran. Zastanawiam się, to jest oczywiście, jeśli dobrze pamiętam, gracz rosyjski. Rosja kontra Polska, można by tutaj powiedzieć. No oczywiście wszyscy według mnie kibicujemy Indiemu, ale zaraz dowiemy się, jak tutaj ta cała rozgrywka nam się zakończy, ponieważ jak na razie no Unix pokazuje nam swój pojedynczy command center, zbiera troszeczkę więcej SCV, Znaczy tutaj akurat jeśli chodzi o SCV, to nie jest ponieważ one tego nie gryzą, chyba że są zombiekami. Ale to jest oczywiście w Left to Die. Za to spawają troszeczkę. Indie tymczasem, pojedynczy gateway. Mamy kolejne PvT, pamiętajcie, że możemy tutaj widzieć taką dosyć konkretną, może nie kalkę tych gier, które widzieliśmy w RSL-u ostatnimi czasy, jak nagrywałem, ale możemy tutaj widzieć to wszystko podobne do tego, jak to wyglądało, czyli oczywiście Terrano oraz Protossa, którzy będą robić szybką ekspansję, standardowe Mariny, Marudery, Medivaki, według mnie to akurat nie ulega wątpliwości, że będzie tutaj grane, no i zaraz zobaczymy, jak tutaj chłopaki rozpoczną. No z tego co widzę jak na razie, no oczywiście pierwsze barki nam się kończą, Unix jednakże zbiera już gaz, tak więc no może to na pewno wprowadzić Indiego w jakieś takie, okej, dlaczego ty masz gaz? To jest na pewno pytanie, na które Indie musi tutaj znaleźć odpowiedź bardzo szybko, ponieważ musi także dostosować swój rodzaj otwarcia do tego, co będzie jego przeciwnik grał. I zauważcie, że grane są tutaj drugie baraki, tutaj za chwileczkę chyba będziemy mieli reaktor. Zaraz zobaczymy, czy to zostało zauważone. Jak widzicie, nie. Tak więc, no, Indie będzie miał problem. Zaraz zobaczymy. Tak zastanawiam się, jak Indie będzie chciał prowadzić tę rozgrywkę. Zauważmy, że będzie miała miejsce ekspansja, tak więc już od razu klaruje nam się tutaj sposób takiego tego, no nie gambitu, ale po prostu otwarcia ze strony Indiego. Czyli najpierw ekspansja po Cybernetiku, później zapewne może dwa dodatkowe warp gate'y, później może dopiero jakaś technologia. Chociaż akurat jeśli chodzi o Protossa, to tutaj także można zagrać dosyć szybki robo, ale mam wrażenie, że to mógłby być bardzo mały błąd. Tutaj jest grany Techlab, reaktor jest już gotowy, więc Turax będzie grany przez Unixa. Bardzo szybki, jednobazowy atak ze strony tego zawodnika, jak zauważyliście, już teraz broni się taką dosyć konkretną liczbą swoich supply depotów na rampie. Tak więc Indie będzie musiał tutaj na pewno będzie musiał tutaj, jego obrona będzie musiała być po prostu naprawdę dobra, żeby nie zginąć tak naprawdę, Patrzę tutaj na Unixa, no i od razu widzę, no właśnie, co widzę, Techlaba, który pokazuje nam combat shield, który będzie opracowywany. Co ciekawe, ten Turex ma kilka odmian, jest grany chociażby ze Steampackiem bardzo często, czasami był też grany z Concussive Shellem jako naprawdę bardzo szybki atak, a tutaj mamy combat shield, który będzie grany. Tymczasem, Indie buduje swojego pylona tutaj koło trzeciej bazy swojego przeciwnika, zaraz zobaczymy, czy będzie starał się tam warpować jakieś jednostki. Combat Shield jest już w połowie zakończony, tak więc no może to wyglądać dosyć interesująco. Zaraz się dowiemy. Indie jak na razie kończy swoją ekspansję. Jego dwa dodatkowe warpgate'y właśnie teraz, no, tworzą się tak naprawdę. Tworzą się w
wchodzą w tą naszą przestrzeń, w tą naszą czasoprzestrzeń. Patrzę na Unixa, trzeci Maruder za chwileczkę zostanie zakończony, czy będziemy mieli jakikolwiek inny upgrade z jego strony. No Concussive Shell byłby tutaj, muszę przyznać, że bardzo dobrym dodatkiem do tego wszystkiego, ale jak na razie nic takiego nie widzimy. Są trzy Stalkery, które zostały zwarpowane, na pewno nie jest to rodzaj jednostki, którym chciałoby się walczyć ze wszystkimi tymi Maruderami oraz Marinami. Mamy kilka Marinów, które teraz tutaj wychodzą, Marudery dopiero za nimi, no i muszę przyznać, że zaczyna nam się tutaj robić bardzo, ale to bardzo, bardzo nieciekawe, czy Indy zauważył, bo mam wrażenie, że nie zauważył tych Maruderów, ale chyba widział, chyba widział Concussive Shella, tak mam takie wrażenie. No i jak dla mnie, zaczyna się tutaj robić nieciekawie, ale wygląda na to, że to Indy będzie tutaj agresorem. On ma 8 Stalkerów w tym momencie, będzie starał się wejść tutaj do bazy swojego przeciwnika. Czy to jest taki dobry pomysł w tym momencie? No wow, Unix po prostu będzie atakował, więc Indy, jeśli zwarpuje tutaj ze dwa centry, to może być bezpieczny. Zaraz zresztą dowiemy się, jak tutaj ten atak będzie wyglądał, bo Indy jak na razie niszczy absolutnie wszystko, co posiada jego przednik. To może być naprawdę bardzo dobra sytuacja dla gracza gracza protoskiego, ponieważ jest tutaj nawet kolejny pylon, który będzie starał się warpować kolejne doski, ale wszystkie SCV po prostu wyjechały, Będzie miało miejsce wejście na rampę i nic nie jest w stanie powstrzymać Unixa, nie ma tutaj żadnego absolutnie centry. Groby nam uciekają. No i zauważcie, co robi w tym momencie ten Indy. Zostawił tutaj pojedynczego Stalkera. Tutaj kilka jednostek jeszcze jest, tak więc mogłyby zaatakować. Mamy tutaj Stalkery, które teraz ganiają wszystkie te SCV. Zaraz zobaczymy, jak tutaj to wszystko wyjdzie, ponieważ Marudery są atakowane przez Proby. Wszystkie tych jednostek wpadły nam tutaj. Nie ma już żadnych absolutnie pylonów. No i zaraz zobaczymy, cóż będzie chciał tutaj w tym momencie zrobić Indy. Czy będzie chciał atakować? Wszystko na to wskazuje. No ale jego przeciwnik ma tutaj naprawdę bardzo dużo, więc nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby atakować właśnie w taki sposób tymi Stalkerami. Teraz będzie miał miejsce także atak ze strony tych wszystkich probów, ale wypadałoby zesnajpować tego pojedynczego Stalkera, przepraszam bardzo, Marudera, dokładnie tak, tutaj proby padają naprawdę bardzo szybko, tak więc mam wrażenie, że Indy mógł sobie chociaż chwileczkę, momencik, zostało bardzo mało Marinów, zostało bardzo mało SCV i czyżby Indy był w stanie przetrzymać tą nawałę jednostek swojego przeciwnika, to może być to, ile mu pozostało probów, są dwa proby oraz zero minerałów, tak więc Indy musi każdym z tych probów w tym momencie wrócić, ponieważ to, co teraz się dzieje, jest naprawdę niesamowitą sytuacją. Mamy dwa proby kontra dwa SCV. Ten Orbital Commander tutaj przeleciał. O ja, ten Orbital ma 150 energii i Indy będzie decydował się na kontratak. No i właśnie, no zbiera troszeczkę tych minerałów. Ma jednego proba tutaj. Gdzie jest ten drugi prob? Teraz dopiero wraca się do Naturala, tak więc dwa proby to jest wszystko, co Indy posiada. Tutaj także ten Orbital nam ląduje, tak więc to jeszcze nie wygląda na koniec gry, panie i panowie. Tutaj jest troszeczkę Maruderów, wygląda to, że są także dwa SCV, cztery Mariny, tak więc no i właśnie Indy musi się cofnąć, Indy musi się natychmiast cofnąć. To nie jest dobry pomysł, żeby tutaj atakować, chociaż chwileczkę, momencik, jeden Maruder padł. Nie, po prostu jest tego według mnie zbyt dużo. Te Marudery tutaj stara się niszczyć oczywiście Indy, ale po prostu zbyt dużo ich tutaj się znajduje. Ostatnie Stalkery nam padają, no i Indy w tym momencie mógł sobie przegrać grę. Ma 5 limitu kontra 12, tutaj ostatni z tych Stalkerów zostanie zniszczony, Maruder otrzymał jeszcze troszeczkę obrażeń, ale no to nie był zbyt dobry pomysł. On nie ma możliwości produkcyjnych absolutnie żadnych, buduje w tym momencie proby, który posiada 3, jego przeciwnik ma 3, ale muły i ma 480 przychodu kontra 120. No i Unix wyjdzie. Ma jeszcze te dwa SCV, które według mnie może nawet wysłać do tej linii minerałów. Tutaj zresztą ma już nawet SCV, które zbierają. Tak więc jak dla mnie to jest chyba GG dla Indiego. No nie widzę tutaj innej sytuacji, w której Indy miałby tutaj w jakikolwiek sposób przetrwać tą agresję, która za chwileczkę nastąpi. Dwa Marudery, troszeczkę tych Marinów, Indy nie ma absolutnie nic. Nawet nie ma pylona, nawet ten pojedynczy pylon, który zostałby tutaj zbudowany, będzie go kosztował bardzo, bardzo dużo. 6 probów kontra 3 Marudery i 8 Marinów, no to przykro mi bardzo, ale wszyscy wiedzą, jaki będzie wynik tej batalii. Szkoda. Szkoda, ale będzie 1-0 dla Unixa, zaraz zresztą się dowiemy, no tutaj Unix już 25 limitu na 9 ze strony Indiego, tak więc to tyle na ten temat. No i Indy tutaj próbował coś zrobić, ale no właśnie. Teraz będzie miało miejsce GG, dokładnie tak, Indy wychodzi z gry. I mamy 1-0 dla Unixa w finale, aż super szkoda, panie i panowie. No ale zaraz zobaczymy, jak tutaj ta gra będzie wyglądać w drugiej rozgrywce. Odbędzie się ona na Metropolis, tak więc ta mapa właśnie nam tutaj jest ładowana. No i jesteśmy, Metropolis, Indy kontra Unix, 1-0 dla Unixa w tym finale, best of 5, go for SC2 numer 212. Na pewno liczymy tutaj na naszego zawodnika.
który staje do walki na Metropolis w tym momencie, na godzinie 12, jako niebieski Protoss, jego przeciwnik minerałowy Terran na godzinie 6. Krosowa pozycja, mamy jeszcze kilka minut, zanim cokolwiek tutaj zapewne się wydarzy, no i nasze pytania oczywiście cisną się tutaj na usta, czy Indie będzie w stanie wygrać tą drugą grę, a co za tym idzie, może nawet trzecią i czwartą, jeśli nawet nie trzecią i czwartą, to może być nawet, nie wiem, czwarta i piąta, albo trzecia i piąta. Jedyne, co czego tutaj chcę, to tak naprawdę, żeby wygrał trzy gry z pięciu i to jest wszystko na ten temat. Tymczasem patrzę się na Unixa, no i widzę właśnie, jak tam się pojedynczy sampaj, który jest budowany. Tutaj moje pytanie do Unixa brzmi, jak będzie starał się prowadzić tą rozgrywkę, to znaczy w poprzedniej grze mieliśmy tego Turaxa, który naprawdę fajnie tutaj został zagrany, ale Indie także zdecydował się na mocny atak, no i moje pytanie brzmi, czy będzie tutaj Indie starał się jakoś, może w jakiś sposób to kontynuować, znaczy nie Indie, tylko Unix, czy będzie tutaj po raz kolejny Turax zagrany, to jest moje pytanie, a z drugiej strony Indie może tutaj próbować jakiegoś ataku. Pamiętajmy, że Indie to jest taki zawodnik, który bardzo często go widziałem tworzącego jakieś właśnie mocne ataki. Bardzo często widziałem go, kiedy przegrywał, po prostu idącego w jakieś takie totalnie mocne pusze. No i tymczasem Unix będzie decydował się na kolejnego cizika takiego leciutkiego. Zauważcie, że... Znaczy może inaczej, ten Turax to nie jest jakiś taki cizik, ale wygląda na to, że teraz będziemy mieli tutaj naprawdę... Niech ktoś mi poda troszeczkę wina do tego sera, bo muszę tutaj sobie łyknąć. Tymczasem Unix skończy powoli sobie dwa baraki. Delicious. Kończy powoli swoje dwa baraki, no i mamy naprawdę niezbyt dobrą sytuację. Indie dopiero teraz buduje swój Cybernetic Core, nie widzimy tutaj ani jednej jednostki. Teraz padnie do swojego przeciwnika, zauważy brak jakichkolwiek budynków produkcyjnych. No i od razu Indie w tym momencie zapala mu się taka ostrzegawcza żaróweczka, w której widzi, okej, mój przeciwnik nie posiada absolutnie nic, będę musiał się bronić. Tutaj dwa baraki zostały już zakończone, zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś bunkry albo coś w tym stylu. To może być możliwe, ponieważ no na pewno tutaj Indie nie ma zbyt wiele do obrony. Chronobustuje swojego pierwszego zalota, drugi za chwileczkę także zostanie wybudowany. Będziemy mieli tutaj, no właśnie, jak na razie jednego zalota kontra dwa mariny, ten pojedynczy SCV coś tutaj próbuje jeszcze zrobić. Jak na razie jedynie zeskautuje i to będzie wszystko. Indie buduje drugiego gatewaya, naprawdę bardzo dobry wybór. On musi w tym momencie obronić się. Przed tym wszystkim mamy SCV, które teraz wyjeżdżają. Jest ich 6. Nie wygląda to dobrze, ale czy będzie Indie Halls? Zaraz się tego dowiemy. Stalker jest już w tym momencie budowany. Mamy jakieś mariny, które jak na razie próbują tutaj czekać na swoich pobratymców. Jest ich już w tym momencie 4. Przydałby się jakiś Sentry. Sentry byłby tutaj naprawdę zbawieniem dla Indiego. No ale zaraz zobaczymy. Ten pojedynczy Zero teraz jest atakowany. Teraz mógłby się troszeczkę cofnąć i zaatakować tego pojedynczego SCV, ale coś takiego nie będzie miało miejsca. No i teraz mamy troszeczkę tych wszystkich jednostek dla Terana. U Protossa mamy tego naprawdę bardzo mało. Teraz ten pojedynczy Zero próbuje tutaj coś jeszcze zrobić, ale wygląda na to, że mieliśmy małą jakąś niezgodność chyba tego, co mają tutaj robić te jednostki. No i mamy 4 mariny, w tym momencie już 6. Troszkę tych SCV nam tutaj biega. Drugi Stalker za chwileczkę zostanie wybudowany. Mamy taki, że bunkier, który jest tworzony, ten gateway za chwileczkę zostanie zniszczony. Mamy także kolejne Stalkery, które są budowane. Czy to będzie oznaczało GG dla Indiego? Zaraz się tego dowiemy. Jak na razie próbuje tutaj jeszcze oczywiście Unix budować tego, ten swój bunkier. Pojedyncze mariny nam tutaj padają. Za chwileczkę będzie trzeci Stalker. W ogóle nie puluje probów jak na razie Indie, więc nie chce tutaj tracić swojej ekonomii. Bunkier jednakże za chwileczkę zostanie wybudowany, więc czy to jest taka dobra pozycja dla Indiego, zaraz się dowiemy. Jeden Stalker pada, drugi zostanie wybudowany, trzeci za chwileczkę też, ale o mój Boże, no to wygląda po prostu bardzo, ale to bardzo źle. Drugi bunker jest budowany, ten Stalker nie zostanie wybudowany, o wow. Ostatnia sekunda pozostała. No i mam wrażenie, że to może być GG dla Indiego, zaraz się tego dowiemy, ponieważ jest atakowany także Cybernetic Core, mamy coraz mniej marinów, co ciekawe. No i moje pytanie brzmi, co będzie starał się tutaj, jest cancel na tym pojedynczym bunkrze, zaraz zobaczymy tutaj, SCV próbują jeszcze coś zrobić, jest atakowany ten bunkier, no ale właśnie, to jest strata tak naprawdę niepotrzebna strata tarczy. Cybernetic Core chyba nie opracowuje Warpgate Techa, mam przynajmniej takie wrażenie. Teraz te Stalkery ściągają na siebie troszeczkę ataku tylko po to, żeby no próbować tutaj dokończyć, jest chronobus zagrany, no i zaraz zobaczymy, tutaj te Stalkery są atakowane, jeden z nich nie posiada już w tym momencie prawie życia. Zaraz zobaczymy, nie ma Warpgate'a. Nie ma Warpgate'a, są grane kolejne 4 Warpgate'y, 3 Gateway'e, przepraszam bardzo. No i ten bunkier cały czas reperowany. Ale pamiętajmy, że tutaj zostało wybranych troszeczkę tych SCV. Mamy ich 13 kontra 20 probów, tak więc nie wszystko jeszcze stracone dla niego. 5 SCV zostało straconych. Mamy Cybernetic Core, który teraz jest zbudowany. Warpgate'y, które teraz budują 4 Zeloty i chronobustowane one oczywiście są. Mamy kilka Stalkerów także, tak więc no muszę przyznać, że ciekawie.
Tymczasem Unix, no z tego co widzę, no właśnie, to jest znowu kolejny atak na bunkier, ale czy to jest taki dobry pomysł? Patrzę tutaj na Unixa, ma 8 plus 4 oczywiście Mariny w bunkrze, czyli łącznie 12 kontra 4 Stalkery. Cybernetic Core został zakończony, mamy troszeczkę zelotów, które także się nam tutaj kończą, tak więc zaczyna to wyglądać nie najgorzej. Warblade tak by się przydał, ale teraz mamy ogromny atak, występ, wypadałoby chyba pulować proby, panie Indy, mam przynajmniej takie wrażenie, te SCV tak naprawdę nie zadają jakichś takich ogromnych obrażeń, ale mamy 4 Stalkery, które powoli kończą te wszystkie jednostki. Mógł się troszeczkę Unix przeliczyć, wygląda na to. Chyba nie do końca obliczył, że będzie w stanie tutaj pokonać swojego przeciwnika doskonale. Mamy ostatnie Mariny, które nam tutaj padają. Jeden Stalker padnie. To będzie chyba bardzo dobra sytuacja dla Indiego. Zauważcie, te SCV tutaj ganiają te Stalkery. Ostatnie SCV nam tutaj padają. Ile to posiada ich w tym momencie Unix? Jest ich 7. GG! Mamy Hero Hall ze strony Indiego. Naprawdę fantastyczna sytuacja. No muszę przyznać, że obawiałem się straszliwie, ale mamy wyrównanie na 1-1. I spokojnie tutaj Indy. No spokojnie, to nie było spokojnie, ale Indy broni, Indy holds. Chwileczkę, momencik. Okej, mamy trzecią mapę, która odbędzie się na Cloud Kingdom, tak więc lecimy. Trzecia gra, panie i panowie, w finale Go for SC2 numer 212, Indy kontra Unix. Unix próbował tutaj... Okej, mamy generalnie rozpoczęcie od początku, ale mam nadzieję, bo po prostu ten jeden klawisz back jest bardzo, bardzo denerwujący, ścisnąłem go przez przypadek, ale jest początek gry tak naprawdę, więc whatever. Indy kontra Unix. Indy jest 1-1, więc Indy musi wygrać jeszcze tutaj dwie gry. Spokojna rozgrywka tak naprawdę, no i muszę przyznać, że Indy naprawdę tam taki hold odstawił, że aż się nie spodziewałem, kiedy ten pierwszy bunkier został już wybudowany, kiedy padł Gateway, kiedy Cybernetic Core był atakowany, to już myślałem sobie, że to jest tak naprawdę chyba GG, że to jest sytuacja, z której Indy nie będzie w stanie wyjść, ale Indy spokojnie, bez paniki, metodycznie rozbierał tamten atak swojego przeciwnika, był w stanie snajpować kolejne jednostki, był w stanie opóźniać, był w stanie naprawdę ładnie mikrować, dzięki temu wygrywa naprawdę fajnie, no i zaraz zobaczymy tutaj, czy wygra także tą trzecią grę. Jest 1-1, pamiętajmy o tym. Kolejna mapa to Cloud Kingdom. No i z tego co widzę, jak na razie Unix chyba będzie zaczynał normalnie, że tak powiem. No i z tego co widzę Unix pokazuje nam tutaj swoje baraki. Jak na razie bez reaktora, tak więc no zaraz zobaczymy, bo ma jak na razie jest ten, przepraszam bardzo, nie reaktora, tylko rafinerii. Zauważyłem, że dużo ludzi myli się, jeśli chodzi o reaktor z rafinerią. Nie wiem, na czym to polega, ale nie wiem także, czy zauważyliście, jeśli oglądacie dużo castów, to nawet po angielsku ludzie mylą się i zamiast refinery mówią reactor. Nie wiem za bardzo, na czym to polega, czy to jest jakieś, nie wiem, jakieś troszeczkę poprzełączane kabelki w mózgach. Ale takie pomyłki się zdarzają, zauważyłem, że dosyć często, ciekawie. Tymczasem patrzę na Unixa, on zostanie zeskautowany przez Indiego, który z tego co widzę pospawa troszeczkę ten pojedynczy supply depot. A, masz ty supply depocie! To wszystko przez ciebie, że przegrałem pierwszą grę! Indy oczywiście Cybernetic Core, będzie chyba miała miejsce ekspansja także z jego strony, nie sądzę tutaj, żeby... Unix baraki w tym momencie Indy, czy będzie chciał tutaj jakoś to wszystko wyskautować, zaraz się tego dowiemy. No jak na razie nic takiego nie widzimy. No muszę przyznać, że może być ciekawie, ponieważ Unix pokazuje nam dokładnie taki sam rodzaj rozgrywki, jaki widzieliśmy na Daybreaku. Są drugie baraki, które są grane, reaktor. No i będzie miał miejsce Turax, zobaczymy jak Indy się przed tym obroni, bo no jak na razie będzie budował swojego Nexusa, tak więc tutaj ekspansja, no i zapewne dwa dodatkowe warp gate'y, tak jak w poprzedniej grze. Muszę przyznać, że ciężko to widzę, jeśli Indy zdecyduje się na taki rodzaj takiego pseudo base trade'a, jaki widzieliśmy w poprzedniej rozgrywce, no to znowu może nam tutaj wyjść taka sytuacja, w której Unix po prostu zabije większość probu swojego przeciwnika i sam łami wyjdzie na prowadzenie. Jak na razie, no zobaczymy, chwileczkę, momencik. Przepraszam najmocniej. Indy oczywiście, pamiętajcie, że Indy streamuje, Indy StarCraft, jeśli dobrze pamiętam, na Twitchu, będzie link pod filmikiem na YouTubie, tak więc
powinno tutaj ten, powinno tutaj, jeśli chcecie wpaść do Indiego, to on także na Eclipse streamuje. I no i także ma swój kanał, ma swój temat na Networsie, więc wszystko powinniście tutaj być w stanie ogarnąć, że tak powiem. No i zaraz zobaczymy tutaj, jak Indie będzie kontynuował tak naprawdę tą grę. Zauważmy, że już teraz buduje dwa dodatkowe warpgate'y. Jest już także pylon, który Indie nam tutaj pokazuje. No i moje pytanie brzmi, czy będzie miał miejsce taki atak jak w poprzedniej grze? Mam wrażenie, że nie, ponieważ... To znaczy może inaczej, mam wrażenie, że tak, ponieważ Indie wejdzie tutaj z dołu od strony trzeciej ekspansji, jak Unix będzie, jak już wyjdzie, to może po prostu pomyśleć sobie, okej, jak graliśmy to na poprzedniej mapie na Daybreaku, to ja wygrałem, ponieważ poszedłem do twojej bazy i zabiłem ci wszystko, więc pójdę do twojej bazy i znowu zabiję ci wszystko i odlecę swoim command centrem. I to jest po prostu ten, tak to będzie wyglądało. No i co, no i jak na razie patrzę tutaj na tego, patrzę tutaj na Unixa. No i troszeczkę wszystkiego tutaj jest granego. Chwileczkę, momencik. No i co, no i mamy Unixa, który pokazuje nam po prostu wyjście z bazy, no i zauważmy, że mamy kolejnego probo, który grany jest tutaj przez Indiego, ale mam wrażenie, że on może to zauważył, z tego co widzę, patrzę tutaj na Indiego, no troszeczkę tego wszystkiego tutaj jest. Czy to będzie dobra obrona z jego strony, tak się zastanawiam, no bo tutaj Steampunk jest także grany, nie ma Concussive Shella, jeśli dobrze zauważyłem, więc te Stalkery będą w stanie bardzo ładnie mikrować, no ale właśnie ten Combat Shield jest bardzo ważny, no i wygląda na to, że no właśnie, tam są grane, jest grana fabryka, są grane kolejne baraki, no i teraz mamy ładny Force Field, które zostały zagrane, ale te centry powinny się cofnąć może według mnie, jak na razie nic takiego miejsca nie miało, no i ten pojedynczy Maruder tam jest troszeczkę obstrzelany, mamy jednostki, które przeciskają się przez te wszystkie Force Fieldy, no i czy teraz będzie miał miejsce atak, wszystkie próby się cofają, mamy tylko pojedynczego pylona, który jest atakowany, to nie sprawi, że my, no i Indie nie będzie miał czerwonego, ale jest na supply bloku, tymczasem musi tutaj obronić tego Nexusa, zaraz zobaczymy, czy mu się to uda, jak na razie tutaj te marudery nam tutaj próbują padać, drugi z nich zostanie w tym momencie także zniszczony, trzeci jest targetowany naprawdę bardzo ładnie przez te Stalkery, ponieważ trzeba targetować te Immortale, nie ma Concussive Shell, pamiętajmy o tym, jest grany Starport. No i ten Nexus za chwileczkę może nam umrzeć, może nam tutaj paść ten Nexus, ale kolejne jednostki są warpowane, mamy tego coraz mniej ze strony Unixa, on nie zabił żadnych probów z 35, które posiada jego przeciwnik, no dwie zabił, przepraszam bardzo. No i mamy Stalkery, które w tym momencie rozprawiają się absolutnie z każdą jednostką. No i muszę przyznać, że wygląda to ciekawie. Co ciekawe jeszcze, mam wrażenie, że Indie będzie tutaj decydował się na atak, zaraz zresztą się dowiemy. No i co, no i jak na razie Robotics Facility zostały już zakończone, przepraszam bardzo za tutaj taką małą przerwę w mówieniu. Twilight Council także jest grany, więc Indie będzie tutaj szedł w Blinkstalkery, wygląda na to. Ten Nexus oczywiście przeżył, więc to jest bardzo dobra wiadomość dla Indiego. Jednakże Unix, jak zauważyliście, będzie decydował się na All-In. Jedna baza, mamy tutaj troszeczkę Medivaku, które będą budowane. Jest także fabryka budująca kolejne tanki, no i oczywiście Techlab. Bierzemy wszystkie SCV, no i Unix... Advanced, Space Marines, Space Tanks, Space SCVs i oczywiście... chociaż w sumie Space SCV to będzie tak jak klanka DV troszeczkę, czyli klan Dark Venom. SCV oznacza Space Construction Vehicle, więc... czy może Special Construction Vehicle? Tak naprawdę nie wiem. W każdym razie, no Unix po prostu będzie tutaj olinował naprawdę mega hardkorowo. Jego przeciwnik już teraz buduje, no właśnie, co buduje? Pokazuje nam się tutaj jeden Immortal, dwa kolejne Warpgate'y także nam się tworzą, tak więc tutaj pozostawi jedynie dwa centry tylko po to, żeby kontrować tak naprawdę jakiekolwiek wejście. Mamy z Siege'em, który prawie się zakończył, teraz można by jeszcze to troszeczkę ostrzelać, zmusić do Siege'a. Wygląda na to, że nic takiego miejsca mieć nie będzie. Mamy troszeczkę tych Marinów, które jeszcze tutaj znajdują się z tymi wszystkimi jednostkami. No i zaraz zobaczymy, jak będzie ten atak miał miejsce. Immortal oczywiście będzie starał się targetować kolejne Siege tanki, ale czy mu to wyjdzie, zaraz się tego dowiemy. Teraz chyba będzie miał miejsce atak, dokładnie tak. Teraz te Siege tanki zostały wysiżowane, ale Indie nie atakuje całą swoją armię. Dopiero teraz decyduje się na zrobienie tego wszystkiego tutaj. Zaraz zobaczymy, czy targetowany zostanie ten Immortal. Dokładnie tak, te dwa Siege tanki dalej żyją. Proby rzucają się na to.
to wszystko. Jeden siege tank pada. Marinów mamy tutaj coraz mniej, zeloty, także wygląda na to, że jeszcze tutaj troszeczkę przeżyło. Ostatni siege tank zostanie zniszczony. Jeszcze jeden force, który nie ma żadnego znaczenia. Ale Indy Holds po raz kolejny, panie i panowie, i puszuje swojego przeciwnika. To będzie wygrana dla naszego zawodnika. W tym momencie ma dwie bazy kontra jedna. Jego przeciwnik stracił większość SCV, ma ich 18 kontra 23 proby. No i tak naprawdę to już chyba nie będzie w stanie nic zrobić. Steampunk został zagrany, ale co z tego? Tutaj kolejny siege tank jeszcze próbuje podejść, ale nie będzie to miało zupełnie z jakiegokolwiek wpływu na tą rozgrywkę. Ten siege tank próbuje odjechać i mamy GG 2 do 1 dla Indiego. No i lecimy. Wygląda na to, że z czwartą grą, panie i panowie, zaraz zobaczymy, czy decydującą, ponieważ no to równie dobrze może mieć miejsce, panie i panowie. Czwarta gra ESL Entombed Valley, Indy, Protoss, Unix, Terran, jak zresztą widzicie. I lecimy. Indy w prawym górnym rogu mapy Entombed Valley jako niebieski Protoss. Jego przeciwnik Unix, minerałowy Terran. Nie wiem tak naprawdę, jak ten kolor się nazywa, więc zawsze mówię minerałowy, który gra tutaj w lewym dolnym rogu. No i mamy, muszę przyznać, że tą konkretną sytuację. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez kolor różowy i literę F. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z kolorem różowym, ale F to jako od force fieldów chyba, tak myślę. Pamiętajcie, że oczywiście czytam tutaj czat, który jeśli oglądacie to na YouTubie, to te nagrania mają miejsce troszeczkę także na żywo z replayów, więc możecie sobie czasami wpaść tutaj z rana. No znaczy akurat jest godzina 14, ale możecie sobie wpaść i pooglądać też, jak nagrywamy na żywo. No i co, no i jak na razie Unix w lewym dolnym rogu, czy będzie kolejny cizik, tak jak się zastanawiam. Mam wrażenie, że tutaj akurat no z jednej strony mamy mapę, która jest dobra do obrony, ale no właśnie. Po pierwsze, jeśli chodzi o tą mapę, to zauważcie, jak tutaj wygląda ta cała rampa. Jest bardzo wąska, więc naprawdę tutaj pojedynczy force field w tym miejscu i tak generalnie rzecz biorąc blokuje swojemu przeciwnikowi jakąkolwiek formę wejścia. Wszystkie te jednostki będą po prostu tutaj sobie stały i nie będą robiły absolutnie nic. Z drugiej strony oczywiście mamy także natural, który jak zauważyliście, bardzo duża rampa. Ten natural nie jest zbyt wielki, to trzeba przyznać, no ale mamy także przejście tutaj do trzeciej bazy. Tutaj co ciekawe, bardzo często Protoss oraz Terranie decydują się po prostu na zawolowanie, postawienie tutaj kilku budynków, jakiegoś foton kanona, na przykład tutaj oraz tutaj, zwłaszcza przeciwko Zergowi całkowity wall, gdzie te skałki są niszczone. I no i mamy taką sytuację, w której Protoss nie musi się tutaj obawiać o jakąś taką mocną obronę swojej trzeciej bazy, ze względu na to, że tak naprawdę jedyne co tam będzie w stanie wejść bezproblemowo, to jest drop. A tymczasem mamy Unixa, który jak zauważyliście będzie robił One Rax Expand, więc jak dla niego chyba będzie wyglądało to dokładnie to samo, z tym, że według mnie Unix także będzie tutaj starał się postawić chociaż częściowo, mniej więcej w tej linii, troszeczkę swoich supply depotów. Tutaj według mnie supply depoty właśnie w tym miejscu spokojnie działają, ponieważ można je opuszczać bezproblemowo, więc twojej armii one nie przeszkadzają, armii twojego przeciwnika jak najbardziej. No i z tego co widzę, tutaj oczywiście Indy pokazuje nam Cybernetic Core, jest kolejny pylon tutaj przy rampie, ale jak dla mnie tutaj będzie za chwileczkę miała miejsce ekspansja tutaj, jak raczej nie sądzę, żeby cokolwiek innego starał się robić Indy. Co ciekawe, Unix buduje swój bunkier, no i tak jak zauważyliście, Command Center także jest już budowany, więc dosyć fajna obrona. Co jeszcze ciekawsze, pamiętajmy, że można sobie skautować i to jest ważne. Jeśli gracie na Terrana, który robi coś takiego, wpadacie tutaj i widzicie bunkier, przejdźcie Stalkerem mniej więcej dotąd. Mniej więcej dotąd. Dzięki temu będziecie w stanie zauważyć, czy tutaj znajduje się Command Center, czy nie. Tak więc, ponieważ dużo Terran decyduje się na budowę Command Centera od razu w naturalu i zobaczycie po prostu, czy to jest jakiś mega all-in, czy może raczej Terran decyduje się po prostu na zbudowanie tego Command Centera, a nie ściemnianie. No i z tego co widzę,
No i z tego co widzę, patrzę tutaj na Unixa, są grane drugie baraki, jak na razie jedynie drugie, zauważmy także, że podwójna rafineria oraz trzeci command center, tak więc naprawdę bardzo mocno Unix tutaj ciśnie. Patrzę się na Indiego i zastanawiam się tak naprawdę, jaką będzie starał się reagować na to, czego jeszcze tak naprawdę nie widzi. Pojedynczy Stalker sobie tutaj po prostu stoi i zaraz zobaczymy, on zdaje sobie sprawę z tego, że jest tutaj ten bunkier, no i czyżby miał miejsce wejście na tą rampę, zaraz zobaczymy. Marki prawie zakończone, rafineria już w tym momencie zbiera wszystko, co ma zbierać. Mamy także command center, który, no, jeden z nich został zakończony, drugi za chwileczkę się zakończy. Unix chyba tutaj jakiegoś reaktorka nam stawia. Reaktor? Czy Techlab? No właśnie, jest grany reaktor tutaj, więc tutaj chyba Techlab, dokładnie tak. No muszę przyznać, że jak na razie Indy dosyć pasywnie, ale właśnie, wpada... O! Indy. Mamy tutaj pylona. Pamiętajcie jednakże, że ten command center tutaj nie przeleci. On tak naprawdę jedyne, co chce jak na razie robić, to wspomagać saturację. Według mnie nawet naturala powinien tutaj wspomagać. Tutaj ten pojedynczy orbital przeleci. I według mnie po prostu powinien tutaj wspomagać saturację naturala. Mamy kolejne dwa orgaty, które zostały zakończone. No i Indy będzie decydował się tutaj jakiś mały rodzaj ataku. Z tego co widzę, no to Unix mam przyczątkową obronę. Jest tutaj jeden bunkier, 6 marinów, tutaj jakiś maruder nam wyskakuje, więc no będzie to jakoś lepiej wyglądało. SCV oczywiście są tutaj transferowane w dosyć dużej ilości. 12 według mnie jak najbardziej pozytywnie. Zauważmy także, że tutaj będzie miała miejsce dosyć szybka saturacja. Tutaj jedynie potrzebne są SCV do minerałów w tym momencie. Zauważcie, że jest ich tutaj około 10, tak więc jeszcze by się co najmniej z 5 przydało. No 5, 6, 7, plus oczywiście muły. Patrzę tutaj na Indiego, no i będzie miała miejsce agresja, ale jedynie pojedynczy Zelot, który ma tutaj tankować te wszystkie obrażenia, czy to nie jest za mało, tak się zastanawiam, no ale będzie miał miejsce atak, Guardian Shield został zagrany, więc te jednostki otrzymują tutaj o wiele mniej obrażeń, no i teraz wygląda na to, że bardzo ładne Force Fieldy zostały zagrane także przez Indiego, ten Zelot za chwileczkę padnie, ale bunkier także zostaje zniszczony, mamy tutaj pojedynczego Marudera, troszeczkę mało tych jednostek, tutaj drugi Maruder za Force Fielda także próbuje atakować, ten jeden Sentry zostanie zniszczony, drugi w tym momencie także atakowany, więc troszeczkę się przeliczył tutaj Indy, ale muły w ogóle nie zbierają w tym momencie, zostaną tutaj ostrzelany, no i Unix dwoma maruderami, trzema marinami będzie musiał troszeczkę tutaj Indy uważać, nie warpuje kolejnych jednostek, te SCV dalej atakują, no i za chwileczkę zobaczymy Indy w momencie, w którym jego przeciwnik cofa się, w tym momencie decyduje się na kontragresję, jeden maruder nam pada, mamy dwa zeloty, które w tym momencie biegną za tymi wszystkimi jednostkami, Unix zaczyna nam dojeć się troszeczkę, odrobinkę rozpady, ten maruder złapany ma jeszcze 6 życia w tym momencie, zaraz zobaczymy, czy te stalkery będą w stanie go dogonić, do bunkra! Maruderze, wygląda na to, że jednak nie, bunkier jednakże zakończony, ile łącznie SCV straconych? 10, więc no są to niezłe ilości, z drugiej strony zauważcie, ile Unix ma jednostek zbierających, 29 na 52, no już w tym momencie, no właśnie, 52 na 29, tak więc naprawdę nie wiem co zrobił Unix, ale straszliwie zaspał, jeśli chodzi o jego jednostki zbierające, no i stracił tutaj ich także troszeczkę. Indy z drugiej strony po prostu chronobustuje wszystko jak szalony, ma bardzo mało chronobusta na swoich Nexusach, zapewne cały czas chronobustował tutaj swoje proby, kolejne gatewaye są budowane, tutaj mamy także Twilight Council, Robo Facility nie zostało ogarnięte, że tak powiem. Mamy cały czas tego pylona, którego Unix według mnie powinien zeskautować i zniszczyć. Także według mnie powinien zabrać się za niszczenie skałek, jeśli chce za chwileczkę zaekspować. No i z tego co widzę... No właśnie się na to, za to zabierze. Nie wiem za bardzo, w jaki sposób skałki mają być niszczone przez karabiny maszynowe oraz granatniki, to może powiedzmy bardziej, ale ja nie wiem, jak to jest karabiny maszynowe. No właśnie, chyba że to są jakieś pociski z antymaterii. W każdym razie Indy, więcej gatewayów będzie miał ich 6. Jak na razie na dwóch bazach jego przeciwnik przelatuje tutaj kolejnym tym command centrem. Zauważcie, że zauważy tego przeciwnika command centra, więc Indy już w tym momencie zdaje sobie sprawę z tego, aha, mój przeciwnik takie buty tutaj robi. No ale on ma lepsze możliwości według mnie. Tu ma 61 probów na 40, tak więc i tak saturacja będzie naprawdę bardzo mała. Zaraz zobaczymy, jak wygląda przychód. 1500 kontra 1600 dla Terana ze względu na potrójne muły. Mamy troszeczkę medivaków, które są budowane. No i jak na razie Indy. No armia jest dosyć konkretna, muszę przyznać. 37 limitu, ale 30 ze strony Unixa. Teran nie ustępuje mu tutaj pod względem całej tej armii. Tak troszeczkę brudne chyba niektóre z tych marinów. Nie wiem, czy zauważyliście. Ej, bez kitu, te mariny są brudne. What the shit? Co na to komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny wojny, armii, czy czegokolwiek?
Okej, okay, w każdym razie patrzę tutaj na Indiego. Charge jest grany, mamy także Colossusy. Muszę przyznać, że bardzo fajny mix, czy Charzoty będą tutaj w stanie spokojnie tankować jakiekolwiek obrażenia, no i oczywiście będą świetne na marudery, podczas gdy Colossusy po prostu są świetne na wszystko, dopóki nie są niszczone przez Wikingi. Patrzy się na Unixa, no i tak naprawdę bierze tutaj mocną pozycję. Zauważcie, jak ta pozycja jest konkretna, jeśli chodzi właśnie o obronę przeciwko takim jednostkom jak Charge-loty, ponieważ Charge-loty będą musiały atakować i chociażby tutaj charge'ować z tej strony albo z tej strony, to kiedy stoisz swoją armią tutaj, no to tak naprawdę one zużywają tego charge'a bardzo szybko, co jest ważne. Z drugiej strony jednakże, kiedy stoisz tutaj, to podchodzi jeden Colossus stąd i generalnie giniesz. Tak więc to jest takie hop-siup troszeczkę, Wracając jednakże do tematu, mamy pojedynczego Marina, który zauważy tutaj lasery. No i właśnie, gdzie mamy koks oraz panienki, tak by się zastanowił pewnie. Indy 136 limitu, 136 limitu kontra 116, opracowuje tutaj także kolejne ulepszenia. Charge prawie zakończony, Extended Permanence także. Mamy już tutaj jeden na armor, dwa na armor, za chwileczkę zostanie także zakończone. No ale właśnie, ale u tego, u Unixa także te upgrade'y są tworzone. Mamy także Wikingi, które teraz nam się pojawiają z podwójnego starporta, więc naprawdę bardzo, bardzo dobre możliwości produkcyjne. Na wszelki wypadek jeszcze Unix sobie bunkier zostawił, to mi się podoba. No i jego produkcja zaczyna nam tutaj wzrastać. Z tego co widzę, mamy, no właśnie, jak na razie 5 baraków, które budują, dwa kolejne za chwileczkę też się tutaj pojawią. Z tego co widzę, także jest Grand Templar Archives kontra właśnie Ghost Academy, tak więc no Unix dosyć konkretnie tutaj tak naprawdę no gra, mamy 14 minutę, więc ten Ghost Academy by się tutaj przydał. Patrzę się na Indiego, no i pojedynczy Zoro tam tutaj wpadnie, nie zauważył zbyt wiele. I właśnie Indy ma no prawie limit, jeśli chodzi o jego możliwości. Zauważcie, 198, ale 156 jedynie armii. Patrzę tutaj na Indiego, coraz więcej warpgate'ów nam się tworzy. Będą jedynie dwa kolosy, zauważcie. Jest grany także podwójny robo facility tutaj. Drugi robotic facility został w tym momencie zakończony. Ale patrzę się na Indiego, ma bardzo mało gazu. Troszeczkę więcej charge-lotów by się przydało. Będzie także Storm. No i tak naprawdę tutaj sytuacja wygląda tak. Jego przeciwnik buduje bardzo duże ilości Wikingów. Będzie oczywiście starał się kontrować Colossusy, co mu się uda. No ale właśnie Indy oprócz Colossusów będzie miał także Storma, ale czy do niego dotrwa, ponieważ w tym momencie Unix wychodzi bardzo mocną agresją. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo jednostek. Zaraz zobaczymy, czy będą one w stanie tak naprawdę wszystkie pokonać to, co posiada Indy. Mamy Mobius Reactor, który się tworzy. 103 limitu na 90. Unix jak na razie jakby chyba nie do końca chce wiedzieć, co chciałby tutaj robić, no i będzie czekał tak naprawdę, skanuje, zauważa High Templary, będzie czekał na Ghosty. A tymczasem patrzę tutaj na Unixa, zaprzestał produkcji Wikingów, jak zauważyliście, ma ich 10, a tutaj kolejne kolosy są budowane. Indy prawie wymaksowany, tych kolosów będzie, jeśli dobrze zauważyłem, 4. Mamy także troszeczkę High Templarów, więc tutaj także będzie dużo zależało od tych jednostek, jak będą w stanie tutaj zaatakować. No i z tego co widzę, oczywiście te kolejne kolosusy nam tutaj się pokazują. Patrzę się na Unixa i też mnie tutaj zastanawia, gdzie są jego ghosty. O, jak na razie ma ich, jeśli dobrze widzę, 3, tak więc też tutaj nie jest aż tak fantastycznie. Te ghosty mają oczywiście na MP, sztormiarze mają na Storma. No i zaraz zobaczymy, jak tutaj to wszystko będzie wyglądało, ponieważ będzie miał miejsce chyba atak. Dokładnie tak, tutaj te kolosy razem z High Templarami nam wpadają. Z tego co widzę, oczywiście czwarta ekspansja musiała zostać anulowana. Będzie miał miejsce oczywiście defensywny blink. No i moje pytanie brzmi, czy nastąpi eskalacja? Jest teraz ładny blink, żeby dokończyć chyba tego ładny Storm w tym momencie został zagrany, ale mamy także MP. Stormy i MP jednakże nie są aż takie super celne. Mamy kolosy, które w tym momencie wpadają. Drugi MP, naprawdę bardzo celny, ale został tutaj jeszcze jeden Storm, że zostanie zagrany niezbyt celnie. Troszeczkę jednostek jednakże zostało. Mamy tutaj także bardzo mało obrony przeciwlotniczej, tak naprawdę, która walczyłaby z tymi kolosusami. Ten ostatni kolosus prawie zniszczony, ale ładny ofensywny blink tylko po to, żeby osłonić te całe jednostki. Charge-loty nam tutaj wpadają. Czy to oznacza koniec Unixa, któremu pali się ten Command Center? No mam wrażenie, że coś takiego możemy tutaj widzieć. Zaraz zobaczymy. Jest jeszcze troszeczkę ghostów, pamiętajmy, żaden z nich nie ma na MP. Trochę tych zolotów nam tutaj popadało, ale cały czas te dwa kolosy zostały uratowane. Mamy także czwartą ekspansję, która została zniszczona. No i z tego co widzę, jeżeli 107 SCV kontra 82 proby, jak na razie cały czas Indy tutaj w przewadze. 161 limitu na 140, tutaj czekamy tak naprawdę... No właśnie, co te High Templary robią? Nie mam za bardzo pojęcia. Mam wrażenie, że chciałyby atakować skałki, ale to nie jest ta Sadar z kampanii Brood War'a. One nie potrafią atakować. Głupiutkie High Templarki, przecież wy nie macie ataku.
No, swoją drogą głupota, bo skoro taki Heidebler potrafi za 75 energii zrobić tego, zrobić Storma, to za 5 energii mógłby po prostu komuś chlasnąć z pioruna albo coś w tym stylu. Tymczasem tutaj to wszystko jest zlotem zniszczony, jeden reaktor, no niezbyt dużo, to oczywiście także wszystko zostanie zniszczone, ale mamy atak w tym momencie na trzecią bazę. Czy będziemy mieli tutaj jakiekolwiek force fieldy? Wygląda na to, że nie. Tutaj te jednostki tak naprawdę troszeczkę się kotłują, atakując pojedynczy bunkier. Zostanie on zniszczony. Charge-loty w tym momencie wpadają. Według mnie niezbyt dobry pomysł. Heidenplany troszeczkę bardziej z tyłu. Mamy także coraz więcej kolosów. Zaraz zobaczymy, jak tutaj ta batalia się rozwinie. Też także troszeczkę więcej ghostów. One mają na... Mamy Storm kontra EMP. Jak tutaj to będzie wyglądało? To EMP za chwileczkę może zostać zagrane. Czy będziemy mieli Storma? Jak na razie nic takiego nam tutaj nie wygląda. Kolejny command center może zostać zniszczony jednakże. No i będziemy mieli cały czas 4 bazy kontra 3. No i tak naprawdę tutaj Unix coś chyba będzie próbował tutaj, troszeczkę tych SCV reperuje Wikingi. Mamy oczywiście tego command center, który został zniszczony. Czy tutaj jest troszeczkę więcej High Templarów? Wygląda na to, że nie. No i tak naprawdę cały czas 4 kolosy, z tego co widzę. 6 High Templarów kontra 6. O, trochę więcej kolosów nam tutaj wpadło. Tak więc muszę przyznać, że zaczyna się robić ciekawie. Wikingów oczywiście także tutaj troszeczkę mamy. Budowanych są ich większe ilości. No i zaraz zobaczymy. Mamy także troszeczkę więcej ghostów. Jest już w tym momencie 7. No i teraz ma miejsce tutaj mała agresja. Te mariny naprawdę muszą bardzo szybko się wycofywać. Bardzo ładny skan, żeby zauważyć, jak wygląda kompozycja armii. Gdzie stoją kolejne jednostki? Jak rzucać MP? No i chłopaki próbują się tykać. Limit kontra limit, panie i panowie. Teraz chyba będzie miała miejsce agresja. Zaraz to zobaczymy. Tych High Templarów jest tutaj naprawdę bardzo dużo, ale ghostów też robi się coraz więcej. Zauważmy, że w tym momencie jest już ich, no właśnie, jest już ich troszeczkę, jest ich 9. MP chyba za chwileczkę zostanie zagrane. Zaraz to zobaczymy. Te charge-loty w tym momencie wpadają. Jest Steampack zagrany. No i teraz chyba będzie mieli mocne MP, które zostały zagrane, ale Stormy także. Na wszystkie z tych jednostek. O mój Boże, Unix tam się tutaj rozpada. Wszystko zostało spopielone, ale czyżby nie był w stanie wytrzymać. O mój Boże, Indy traci absolutnie wszystko. Ostatnie kolosy nam padają. Wikingi kończą dzień. No i te czerwoty oczywiście chyba nie będą w stanie tutaj zrobić zbyt wiele. O wow, 2 ghosty pozostały z tej całej specjalistycznej armii, ale naprawdę, co zrobił w tym momencie Unix? No Indy jakby wow, no po prostu jedno wielkie wow. Stormy tam siadły naprawdę bardzo mocno w pewnym momencie, ale no po prostu było tego za mało. Coraz więcej warbietów jednakże jest budowanych. Ile dokładnie posiada ich Indy? Zaraz się tego dowiemy oczywiście. No myślę, że co najmniej z 15. Są grane kolejne kolosy, podwójne robo facility, upgrade'y także opracowywane. Mamy plus 3 na atak, plus 1 na tarczę. No i Unix w tym momencie wpada do tej niebronionej, no właśnie, to jest według mnie lepszy pomysł, żeby tego Nexusa zniszczyć. W tym momencie Unix będzie miał kolejną bazę, Indy traci tą ważną ekspansję. No i z tego co widzę tutaj, także cały czas jest troszeczkę tych High Templarów oraz Kolosusów. Jak tutaj wygląda ta armia? Pamiętajmy, że tutaj mamy jedynie 2 ghosty. Jeśli dobrze pamiętam, one nie mają na MP. Niszczone są kolejne budynki, ale ta armia, mam wrażenie, że nie będzie w stanie stąd uciec. Zaraz się tego dowiemy. EMP dopiero teraz tutaj jest. Zaraz zobaczymy, czy zostanie zagrane. Wygląda na to, że jak na razie nie. Te Heidenplany troszeczkę daleko. Teraz jedno EMP zostało zagrane, ale trzeba by poczekać troszeczkę z drugim. Jeden kolos pada, wszystkie jednostki zniszczone. Wygląda na to tutaj naziemnie ze strony. Ładne tutaj także feedbacki zostały zagrane. Ofensywny blink by się przydał. Jest jeden medipack zniszczony, drugi także. Trzeci prawie, że on był właśnie pełny. No i mamy cofnięcie się, podczas gdy dwie te ekspansje zostały zniszczone. No muszę przyznać, że naprawdę mocna agresja ze strony Unixa, który teraz zakłada kolejne bazy. Zauważcie, że będzie miał ich już w tym momencie 6, z czego to będą oczywiście Planetary Fortress. Patrzy się na Indiego, 146 limitu, Unix 162, odbudował tutaj bardzo dużo, ma 2 na 3, nie widzę tutaj upgrade'u, plus 3 na obronę, który byłby opracowywany, tymczasem Indy plus 3, za chwileczkę na atak się zakończy, mam także plus 1 na tarczę, więc nawet tutaj te kolejne upgrade'y mogłyby się pokazać. No Indy na pewno nie chce oddać tutaj tak w taki prosty sposób wygranej swojemu przeciwnikowi. Tutaj jest jeden kolosus, mamy także 7 High Templarów, jeśli dobrze to widzę, czy mamy jakiekolwiek ghosty, dokładnie tak, jest ich 4, wygląda na to, że wpada tutaj 5, no i kolejne oczywiście Wikingi także na polu bitwy. No i Indy raczej według mnie nie będzie decydował się na jakąkolwiek agresję. Zaraz zresztą zobaczymy. Coraz więcej High Templarów, panie i panowie. Coraz więcej High Templarów mamy ich, jeśli dobrze zauważyłem. 8. 8 kontra 5 ghostów, ale to tak naprawdę niezbyt wiele zna... Okej, 5 żaróweczek.
Tak więc, no oczywiście osram pod gruszkami może nic nie zdziałać, ale wygląda na to, że Indii tutaj stawia twarde fakty pod tytułem mam naprawdę mocną armię, tutaj żarówkową także i będę cię oświecał, że tak powiem, nie tylko stormami, ale także tymi mocnymi tankującymi archonami. Tutaj mamy taką linię Konga z tych wszystkich probów, które próbują cokolwiek tam zebrać. Ile tego wszystkiego tutaj jest? 82 kontra 54 kolejne jednostki warpowane Indii, naprawdę konkretne możliwości produkcyjne. Tu 5 warpgate'ów, tutaj 4, które nie działają, tak więc no tutaj akurat lekka lipa, że tak powiem. W bazie mamy ich kolejnych 6, 10, tak więc no 20 warpgate'ów, tak jak powiedziałem, łącznie prawie że. No i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z Indii z tego, że jego przeciwnik nie posiada tej ekspansji, tak więc, przepraszam bardzo, posiada tą ekspansję, tak więc niezbyt ciekawie nam to tutaj zaczyna wyglądać. Tymczasem zastanówmy się, no właśnie, jak tutaj będzie to wyglądało, ponieważ jak na razie Unix zaczyna posuwać się w stronę swojego przeciwnika. Mam tutaj troszeczkę tych High Templarów, pamiętajmy także, ale pojedynczy Kolosus wygląda na to, że to nie będzie zbyt dużo. Grane są oczywiście kolejne dwa, zaraz zobaczymy, jak tutaj będą w stanie powstrzymać tą całą armię. Tutaj zauważmy, że no troszeczkę tego wszystkiego jest, ale Unix decyduje się po prostu na atak tam, gdzie jego przeciwnik jest najsłabszy, w tych ekspansjach. Tutaj mamy jednego stormiarza, zaraz zobaczymy. Tu może być naprawdę epicki storm zagrany, zaraz się tego dowiemy. Jest jeden storm. O mój Boże, jeśli Indy zapamięta o tym, że ten stormiarz tutaj jest teraz, tu jest storma zagrać! O wow, okej. Okay. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie gra tutaj tego stormu. Zaraz zobaczymy. Zostało zagrane EMP, on w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten High Templar tam się znajduje, ale mamy ich jeszcze troszeczkę więcej. Ghosty nam tutaj padają, w ogóle nie rzuca, no to byłby taki epicki storm. Teraz jeden storm został zagrany, troszeczkę tych jednostek nam tutaj pada. Ostatni Archony, także kolejny mega mocny storm i Unix w ogóle w nim stoi. Ma jeszcze, nie ma jednakże zbyt dużo jednostek w tym momencie, zbyt dużo jednostek. Padają ostatnie archony, które starały się tutaj cokolwiek robić, no i wikingi tutaj wylądowały. Teraz idą w górę tylko po to, żeby powstrzymać się ten stormiarz. Dalej po prostu stoi, nie robi absolutnie nic. No i jak dla mnie zaczyna być tutaj to nie do końca ciekawe, ale chwileczkę, momencik. O, nie ma na storma. Nie ma na storma, ale oczywiście bardzo fajnie jest zagrać kolejne 200 energii na tym High Templarze, naprawdę, nie? God damn you. W każdym razie 136 limitu na 126. Tutaj wpada pojedynczy zero, który będzie starał się niszczyć kolejne SCV. Oczywiście bardzo fajne, ze względu na to, że spokojnie można tutaj właśnie poniszczyć troszeczkę mułów, one są bardzo ważne. Tutaj cała ta armia tak naprawdę biega. Mamy ile? Kilkanaście? No właśnie, 20 SCV prawie że, które przebiegają do tej bazy. Z tego co widzę, tutaj kolejne 3 zeloty nam wpadają. Pamiętacie, one mają 3, 2, 3. O wow, i plus 3 na tarczy jest także opracowywane. Fajne upgrade'y, muszę przyznać. No i mamy SCV, które też się cofają. Wow, stary! Ja tu zbieram minerały, a nie walczę z zelotami prawie że maksymalnie upgrade'owanymi. No sir, no. No i tutaj to oczywiście to wszystko zostanie zniszczone. Wszystkie oczywiście jednostki są już 3 na 3. Ghosty zadają bardzo duże obrażenia jednostkom lekkim, 26, tak więc na zeloty powiedzmy, że są nam marginalnie w jakiś sposób dobre. Stalkery jednakże muszą się wycofać. No i tego Storma troszeczkę tutaj mamy, ale właśnie niedużo. Tego High Templara gdzieś wcięło, że tak powiem. No ale Indy cały czas się trzyma, muszę przyznać, że 176 limitu na 160. Żaden z zawodników nie chce tutaj oddać jakiejkolwiek przewagi swojemu przeciwnikowi. No i zastanawiam się, czy nie nadszedł czas na jakieś Special Tactics, jakieś Dark Templary, jakieś dropy, kariery, Mothershipy albo coś w tym stylu. Mothership wbrew pozorom, muszę przyznać, że mógłby być tutaj bardzo konkretny, bo rzucasz Vortexa, i połowy armii twojego przeciwnika nie ma. Tak więc to nie jest tak, że Vortex jest tylko na Broodlordy. Pamiętajmy o tym, Vortex nie jest tylko na Broodlordy. Vortex jest generalnie dobry. Albo chociaż próbować jakichś tutaj ataków, trzymać Mothershipa w mainie i recallować swoje jednostki. No ale zaraz zobaczymy, tutaj trochę tych High Templarów zostało jeszcze dobudowanych z tego co widzę. Dokładnie tak, znowu mamy ich 8. Czy tutaj mamy jakieś dodatkowe Ghosty z tego co widzę? O właśnie, jest tutaj jeszcze troszeczkę kolejnych. Tak więc 9 Ghostów, teraz 8 High Templarów. No i cały czas Indy nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta baza została tutaj wybudowana. On jednakże wychodzi bardzo mocną armią. No i będzie decydował się na atak w stronę Naturala. Zaraz zobaczymy, jak tutaj to wszystko wyjdzie. Tutaj nie ma żadnych centry ani nic w tym stylu. Te stare stalkery troszeczkę za bardzo wyszły. Teraz bardzo ładnie Kolosusy atakują, no ale właśnie gdzie znajdują się wikingi? Wygląda na to, że teraz będzie miał miejsce jakiś storm? Nie, wygląda na to, że wszystko się wycofuje, tak więc aż się nie spodziewałem. Dwa budynki, 3 w sumie zostały zniszczone i to jest wszystko na ten temat. Tymczasem tutaj, no właśnie, Planetary Fortress, kolejny command center, który jest budowany. Tutaj mamy także dosyć dobrze bronione ekspansje, tak więc źle to nie wygląda. Skałgi teraz zostaną zniszczone, tak więc Unix nie będzie w stanie zbyt wiele z tą ekspansją zrobić. Muszę przyznać, że to zaczyna być
No to jest troszeczkę irytujące, ale Unix ma duże możliwości produkcyjne, tak więc i ma dobrą ekonomię, tak więc ja nie sądzę tutaj, żeby akurat było to jakimś ogromnym zmartwieniem z jego strony. 2000 przychodu dla niego, ilość CV to 52 na 84 próby, tak więc ta armia dla Unixa jest większa, 116 na 148. No i Indy będzie musiał troszeczkę uważać. Ja mam wrażenie, że on nawet tych probów posiada troszeczkę za dużo, ale może także próbować jakiegoś remaksu tak naprawdę. Może próbować jakiegoś remaksu. Byłoby to ciekawe. Tymczasem, no właśnie, Indy tutaj buduje jakieś kolejne budynki. Okej, okay. Indy buduje poczwórny Robotics Facility w tym momencie, więc będzie budował 6 kolosów naraz. Te Heidenplary muszą uważać. Zaraz zobaczymy tutaj, jak to będzie wyglądało, ponieważ no właśnie, tych ghostów troszeczkę tutaj jest. O, wow, tych ghostów jest 11. Heidenplarów nie aż tak dużo, chociaż teraz mamy ich troszeczkę więcej. Trzeba je rozdzielić, trzeba te Heidenplary rozdzielić. Teraz mamy, no tutaj próba jakiegoś ataku. Jeden storm został zagrany, trzeba uważać ze strony zarówno Unixa, jak i Indiego. Naprawdę trzeba będzie uważać na te obszarowe, nie tylko, no, obrażenia tak naprawdę, bo MP to też są obrażenia na tarczę. No i teraz mamy rozdzielenie tych wszystkich high templarów, bardzo pozytywne. Tutaj mamy troszeczkę tych ghostów, które będą starały się chyba zajść to wszystko od tyłu. Zaraz się dowiemy, jak to będzie wyglądało. Cała ta armia w tym momencie podchodzi. I no, co będzie starał się Indy robić? Wygląda na to, że no właśnie, on widział chyba, że jego przeciwnik idzie w tamtym kierunku. Dokładnie tak, więc przesuwa całą swoją armię. I to może być naprawdę, o wow, jeśli on to w tym momencie zauważy. Jeśli on to, nie, są tutaj wikingi, tak więc i tak by zauważył, o wow, ale tutaj będzie jeden mocny storm, dwa mocne stormy w tym momencie. To jest naprawdę niesamowite w tym momencie, co jest tutaj grane, ale naprawdę Indy ma lepszą pozycję w tym momencie. Ma lepszą pozycję, chociaż teraz tak naprawdę troszeczkę tutaj za głęboko tutaj wszedł. Tych kolosów troszeczkę jest, pamiętajmy. Większość z nich posiada bardzo dużo życia. Indy ma 199 limitu, buduje 3 kolejne High Templary. Niedokładnie widzę, gdzie są one tutaj. Mają bardzo mało energii, pamiętajmy o tym. No i wygląda na to, że Indy cały czas swojego przeciwnika gania. Zaraz jednak zobaczymy, czy to był taki dobry pomysł, ponieważ jak na razie, no właśnie, Unix tutaj ekspuje jak szalony. Kolejne orbitale. Tutaj mamy jakieś te kolejne baraki. Obaj gracze mają naprawdę ogromne nadwyżki. 6000 dla Indiego, 3000 gazu. Dla Unixa mamy 3200 oraz 1700 gazu. No i jakaś kolejna konfrontacja nam się chyba tutaj szykuje. Zaraz zresztą zobaczymy, tu jest jeden ghost. Nie wiem za bardzo, co on chce zrobić, ale wygląda na to, że po prostu sobie przebiegł w którymś tam kierunku. Unix coraz więcej ghostów, ma ich 13, tak więc no, tych AMP będzie tutaj od zasrania, jeśli mogę się wyrazić. Tymczasem, o, gdzieś tutaj grany jest, no właśnie, gdzie znajduje się? To jest gdzieś tutaj, dokładnie tak, jest grany mega nuke, panie i panowie, czy te ghosty, czy te proby tutaj nam padną? Wygląda na to, że nie, więc ten ghost nie będzie w stanie zrobić absolutnie nic. No nawet nie zniszczy tutaj pylona, nic takiego, a tymczasem mamy konfrontację, teraz będzie miał miejsce atak, ale bardzo ładne MP na troszeczkę tych hajdeplarów, z tyłu mamy ich jeszcze troszeczkę MP, grane tutaj na większość tych jednostek. Mamy ogromne ilości zelotów, które są po prostu warpowane na głowę Unixowi, 148 mm kontra 139. Wikingi w tym momencie lądują, hajdeplary zostały w tym momencie bardzo ładnie tutaj zwarpowane, no i coraz więcej tych zelotów jest tutaj zwarpowanych, ale wygląda na to, że tego jest po prostu za mało. Indy dwie rundy warpina, no i po prostu nie jest w stanie powstrzymać tej całej armii, ale 119 na 122, te pylony nam padają. Zaraz zobaczymy, Indy buduje 6 kolosusów. 6 kolosusów jest budowanych przez niego, tutaj mamy kolejne pylony, jak zauważyliście. No i tak się zastanawiam, co w tym momencie będzie to Indy zrobić, ponieważ no muszę przyznać, że właśnie, Indy już 160 limitu, miał 112, chyba już ma 160. Troszeczkę tych minerałów zjechało, za chwilę będziemy mieć 6 kolosów, panie i panowie. Wikingów naprawdę bardzo mało, budowany jest jeden. Mamy tutaj kolejne starporty, które są budowane. Z tego co widzę jest 10 medivaków, jeden wiking kontra już w tym momencie 6 kolosów, które zostało wyprodukowane. To jest naprawdę niesamowite. Okej, ten pojedynczy kolosus nie jest w stanie w ogóle wyjść, tak więc, o nie, teraz był w stanie tutaj ogarnąć się. Kolosus taki ogromny nie potrafi przejść przez jeden budynek, naprawdę, co za idiota. W każdym razie Indy troszeczkę Heidenplarów, mamy tutaj trochę tych wszystkich jednostek. Tutaj żaden z tych kolejnych nuków nie zostanie zagrany. No wygląda na to, że mamy kolejny, który tutaj będzie grany. Zaraz zobaczymy, czy zostanie użyty jeszcze w tej grze, ponieważ będzie miał miejsce atak. Indy w tym momencie 193 minuty na 180. Teraz jest tutaj naprawdę ogromna ilość kolosów, które miażdżą absolutnie wszystko. Indy 178, Unix 140, w tym momencie jeszcze stormy zostały zagrane. Zaraz zobaczymy, czy będą jakieś kolejne dokładnie na kolejny storm. Tutaj wypadają wszystkie medivaki, których mamy naprawdę bardzo mało w tym momencie. Indy 170 limitu, Unix 112, chyba nie podniesie się. Te 6 kolosów, to było naprawdę, to był po prostu mega pomysł. Indy ma bardzo mało minerałów, ale także
także niezbyt wiele ich posiada i u nich zniszczone są tutaj kolejne ghosty. No i mamy ofensywny blink domaina, kolejne wikingi nam tutaj padają, no i to chyba będzie wszystko na ten temat. Mamy tutaj oczywiście nuklearkę, ale nie sądzę, żeby był w stanie ją cokolwiek tutaj zrobić Unix. Zaraz zresztą zobaczymy. Nie ma tutaj nuka, nie ma tutaj absolutnie nic, no i to chyba będzie GG oraz 3-1 dla Indiego w finale Go for SC2. No tak to tutaj wygląda. Ostatnie jednostki nam padają. Indii 146 limitów, Unix 86. Pada tutaj naprawdę bardzo dużo tych wszystkich jednostek. Indii poszedł tutaj na cios prosto w serce. Coraz więcej jednostek warpowanych, jak zauważyliście. No i tak naprawdę Unix według mnie nie ma już tutaj w tym momencie nic do gadania. GG z jego strony i mamy... I mamy, panowie, 3-1 dla Indiego. 3-1 w tym finale Go for SC2 rozgrywanym wczoraj. Retransmisja, która oczywiście nagrywana na YouTube tutaj, tak więc dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Naprawdę ta ostatnia gra, muszę przyznać, że troszeczkę wydłużona, ale chłopaki tam naprawdę chcieli dbać o swoje jednostki, ogromne batalie miały miejsce, każdy z nich remaksował się szybko, połowy mapy pozajmowane tutaj z kolosalnymi ilościami baz. Zauważcie, że tutaj coraz więcej tego wszystkiego, jakieś planetarki tutaj pobudowane, jakieś command centry itd. itp. Tutaj także duże ilości probów w liniach minerałów, tak więc naprawdę chłopaki... Mocna makrogra. No i te sześć tych, to i te sześć Robotics Facility, które tutaj widzicie, to jest naprawdę mega plus dla Indiego, że coś takiego zagrał. No i co? No i będziemy mieli GG. To wszystko na ten temat, jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie Go for SC2. Dzięki bardzo i my widzimy się już następnym razem.